żyć w sąsiedztwie wieczności. To, co doczesne, widziane jest właściwie, gdy widziane jest z perspektywy wieczności. Zamieńmy kilka słów z najważniejszym. Panie Jezu, dzięki Ci, że jesteś tutaj z nami. W naszych rozważaniach pierwszego listu do Tymoteusza otarliśmy się o trudne zagadnienia życia. Można by się w nich zaplątać i stracić z oczu to, co wieczne. Ale dzięki Ci, że one nie burzą Twojego planu i nie podważają sensu naszych działań. Czytam w przekładzie dosłownym Ewangelicznego Instytutu Biblijnego 6 rozdział od 13 wersetu. Polecam Ci w obliczu Boga, który wszystko ożywia albo podtrzymuje przy życiu, i Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył piękne wyznanie, abyś zachował przykazanie, greckie entole. W tym kontekście oznacza mandat upoważniający do działania, zlecenie wytyczające kierunki służby związanej z powołaniem. Ono, takie przykazanie ma być pełnione. A zatem, abyś zachował przykazanie bez skazy, bez zarzutu, to znaczy służył wiernie, aż do zjawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi cudowny i jedyny Władca, Król Królów i Pan Panów. Ten tytuł odnosi się w Księdze Objawienia do Jezusa. Jedyny, który ma nieśmiertelność, tylko On jest nieśmiertelny i wszystko inne utrzymuje przy życiu. Mieszka w świetle niedostępnym, którego nikt z ludzi nie widział, ani zobaczyć nie jest w stanie. Jemu cześć i moc wieczna. Amen. Takiemu życiu apostoł przeciwstawia życie nadmiernie uwikłane w teraźniejszość. Pisze tak. Bogatym w teraźniejszej dobie, a byli oni częścią wspólnoty w Efezie, polecaj, by się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam dla przyjemności wszystkiego obficie udziela, aby czynili dobrze, bogacili się w szlachetne dzieła, byli hojni, szczodrzy, skarbiący sobie piękny fundament na to, co nadchodzi, aby uchwycili się prawdziwie życia albo tego, co jest życiem prawdziwie. Końcowe słowa Pawła w tym liście brzmią: Tymoteuszu, strzeż tej lokaty. Lokata lub depozyt, greckie paratheke, to słowo zaczerpnięte z dziedziny bankowości. W tym przypadku i kontekście może odnosić się do lokaty, którą jest dobre postępowanie, szlachetne dzieła, hojność, szczodrość i wszystko to, co może stanowić piękny fundament na przyszłość. Właśnie o tym apostoł powiedział w związku z bogatymi wspólnoty efeskiej. Dzieło głoszenia dobrej nowiny z pewnością można porównać do składania sobie takiego depozytu. Słowo to jednak może też łączyć się ze stylem życia, który apostoł zaleca swojemu młodszemu o 30 lat synowi w wierze, gdy mówi, by zachował on przykazanie lub trzymał się zaleceń wytyczających kierunki jego służby związanej z tym powołaniem. W tym przypadku depozytem mogłoby być zdeponowane przez Jezusa na koncie Tymoteusza przykazanie, które
wiernie realizowane, gwarantowałoby mu wspaniałą nagrodę w dniu zjawienia się naszego Pana. A zatem, Tymoteuszu, pisze Paweł, strzeż tej lokaty. W jaki między innymi sposób? Wystrzegając się pospolitej, pustej mowy i sprzeczności rzekomej wiedzy, której niektórzy oddając się co do wiary zboczyli. Apostoł kończy list słowami: łaska niech będzie z wami. Ponieważ jest to liczba mnoga, odnoszę to zakończenie również do siebie, ale także do ciebie. Łaska niech będzie z tobą. Łaska. W niej gubi się historia naszych błędów i uzależnienie od naszych możliwości. Patrz na to, co doczesne właściwie. Z Bożej wiecznej perspektywy. Bądź wolny, twórczy i zapraszaj innych do prawdziwego życia, Chrystusowego powodzenia.